Jedy już tu nie ma, sprzedana jest. Samiczka. A raczej dwa samce zostały, albo para, na pewno jest jeden samiec. I co? No i tutaj lęgi jak na razie. Powiem wam, że dobrze. Tu jestem zadowolony. Idziemy sobie dalej. Czyli urazem jestem zadowolony tutaj. Tutaj nie chcę się nawet wchodzić. Ale tutaj jestem tak mniej zadowolony. Ale nie jest źle, mogą być lepiej. U mnie jest tutaj niezadowolony jak na razie. Mogą, jak będę miał, to będzie git. Tu z tych jestem tak, no. Powiedzmy, że nie. Bo nie jestem. Z Lutino. I teraz u kozy. Widzicie, kozia chyba wejdzie do budki. A powiedzmy dlaczego? Dlatego, że ma jajka. Nie będę tam wchodził. U kozy jest bardzo dobrze. Cieszę się, jest zadowolony z kóz. Z Rozelli Białolicy Rubino i Królewski. To są takie trzy najlepsze. Dlatego z kóz, nieważne czy będę mieć młody czy nie, bo po prostu zniosły jajka, a to są osobistego roku. Więc mogą być czyste te jajka, ale ważne, że zniosła i siedzi, co nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. No i tutaj ten tam. Tutaj sobie wejdziemy, bo tutaj też w końcu coś się stało. Cóż to się stanęło? Będzie wszyscy myślą. To zaraz wam pokażę, cóż tu się stanęło. Jak ktoś ogląda mnie, to wie, cóż tu się stanęło. Ale jeżeli nie, no to nie wiem, bo skąd ma wiedzieć. Czekajcie, ja to tam wyczerpię tutaj. Cholera, nie wiem, czy się to udało. I teraz muszę tu jakoś wyjść. Domy jadę? Chyba domy. Pyk. 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 Kurczaki pieczone. Pyk tu na tekę. I otwieram budę. Po takiej palce mamy tutaj. Dwa z Lutino, tak jakby. Powiem czerwone oczy i jeden z czarnym. Zobaczymy. Tutaj mają jajeczka. Tutaj nic. Jeżeli te by wychowały młode, to z niego czego będę zadowolony. Z tej pary tutaj, co mają młode, jestem zadowolony, bo to jest para, która mi się sparzyła, bo jednemu zdechła samica, temu żółtemu. Jak ktoś wie, jak ktoś mnie ogląda, to wie. A tamta po prostu była z czarnogłowym samcem. Ale dobrze, bo się przeparzała, bo słyszałem, że tak się nie powinno robić, bo ale one się całe sparzyły, jak nie parzą, same się sparzyły. Ale nie wiedziałem, że nie wolno ich tak włączyć. Więc dobrze, że się przeparzyły. I teraz do ostatniej klatki. Dawał też podsumuję lęgi na ten czas, bo wiecie, to jest połowa wakacji do października. Mogę być tutaj młody, mi się wydaje jeszcze. Czekajcie, ho. Więc jeszcze mają tyle czasu, jeszcze 2 miesiące na pewno. I tak tutaj też wiesz, bo miał, bo zielony teraz jest. Prawie, że zielono. Wężowo bardziej. Uprzejmie, jak jest niezadowolony. U nim od razu mówię, też jestem niezadowolony. I u falistych jest zadowolony. Bo jest. Wodę mają, mają jeszcze. Dobra. Więc co, wyjdziemy sobie może do góry tutaj. Hop, hop, hop. Patrzcie, jeszcze tu są zabereczki. Żebeczki, które mają tutaj jajka. Może się coś wydaje. Z tej parki jestem zadowolony, one są z tamtego roku. Będą, jak te odchowają, to będą 4 plus 5 chyba. No to 9 młodych jak na razie. Tutaj ma 3, no tak, powiem, że jestem zadowolony.
Z tej pary na razie jestem niezadowolona, ale mają 3 jajka zanurzone. I jeszcze mam przenosić, bo to już świeże. O, i z tej pary, jak to można powiedzieć. No, jest młodziak, ale zobaczymy. Ze słoneczka jestem zadowolony z Jojo. Z tej pary faliski jestem najbardziej zadowolony, bo one mają. Teraz mają 6 młodych i to same białe, tutaj 4 białe i takie 2. 6 młodych. Wcześniej miały. 6 młodych wcześniej miały. 5 jest 11. Tutaj są jajka, ale to są wszystkie takie zepsute. Tutaj nie ma tego młodego, bo go przełożyłem. Z tej parki jak na razie jestem zadowolony, z tych białych. I z tej parki jak na razie też jestem zadowolony, fioletowych. No, tej tutaj parki, tej u góry białej i tej fioletowej. O, fioletowe są tu teraz, białe są tu. Ze słoneczka jestem zadowolony, z tej Francji nie jestem, znaczy Franca. To jest chłopiec. I tutaj jestem niedoprzełożony. I z tej pary, i z tej jestem niezadowolony, bo mają mało młodych. Jak na falistę. Ale podsumowując wszystko, to tak, plus minus, ja tak powiem wam, że mam 30 młodych kurczaków, z tego prawie 10 da do kogutów, 20 kurek, to by było perfekto. Lepiej byłoby, jakby było 5 kogutów i te 25 kurek, to było jeszcze lepiej. Gęsi to mamy 4 gęsi, słabo. U papug to zasiło od rozerli. Tu mamy 3 rozele młode. Dla mnie ok. Jak na pierwszy raz, na razie. Może będę mieć jeszcze raz. Unie jest oczek, na razie 3 się wykluły. Zobaczymy, czy się wychowają. No tak, powiedzmy, że nawet ok. I u kur...